Dzień dobry, witam wszystkich w Miejskiej Bibliotece Publicznej, filia numer 1 na osiedlu Garbarskim. Nazywam się Hanna Pytka. No, spotykamy się po raz drugi. Na pierwszym spotkaniu omawiałam serię autorskie i chciałam trochę kontynuować ten temat. Chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, że aby ułatwić życie czytelnikom i nam też, tworzymy taki katalog tych serii autorskich, serii autorskie i wydawnicze to się nazywa. I spisujemy tam książki, które dostajemy w cyklach. Dzięki temu i czytelnicy, i my mamy orientację, który tom następuje po którym i którego nam jeszcze brakuje. Także polecam zajrzenie do takiej ściągi. Dzisiaj chciałam rozpocząć od cyklu dla dzieci. Są to Kroniki Zaczarowanego Lasu. Jest to książka przeznaczona dla dzieci, ale przeczytałam ją z dużą przyjemnością, bo uważam, że są książki, z których się wyrasta, książki, do których trzeba dorosnąć i takie, które można czytać przez całe życie. I właśnie ten cykl należy do takich, które mogą czytać zarówno dzieci, zarówno jak i dorośli i każdy znajdzie w nich coś ciekawego. Kroniki Zaczarowanego Lasu napisała Patricia Wrede. Stworzyła taki baśniowy świat, w którym znajdują się wszystkie postacie z baśni, które kiedykolwiek czytaliśmy, albo z... I w środku tego baśniowego świata znajduje się zaczarowany las, który jest źródłem magii. Cykl składa się z czterech części. Część pierwsza – konszachty ze smokami, część druga – w poszukiwaniu smoka, przywoływanie smoków i rozmowy ze smokami. W tej chwili wyszło cztery części. Na razie nie wiem, czy będą kontynuowane, czy to już koniec. W każdym razie książka zaczyna się, jest to świat, w którym nie wszystko jest takie, jak przyzwyczailiśmy się w baśniach. Świat postawiony trochę na opak, opisany z dużym poczuciem humoru. Tutaj księżniczki uciekają przed rycerzami i nic nie jest takie, jakby się wydawało. Do takiego zaczarowanego lasu trafia księżniczka Cimorena, która nie chce być księżniczką i zostaje gospodynią u króla smoków Kazula. Ta książka przede wszystkim jest napisana bardzo fajnym językiem, trochę taka szrekowata, dużo w niej scenek humorystycznych, także każdy znajdzie w nich coś ciekawego dla siebie. Druga książka została napisana przez Elizabeth Moon. Jest to następna część cyklu autorskiego Paksynarion. W tej chwili mamy te części pierwsze wypożyczone. Czyny Paksynarion składają się z trzech części. Córka owczarza, podzielona wierność i przysięga złota. Elizabeth Moon to amerykańska autorka, która była, służyła w Marines, odeszła ze służby w stopniu porucznika i pisze książki odmiany military science fiction. Oprócz tego, że zajmowała się, była żołnierzem, Elizabeth Moon skończyła biologię, historię, ma wykształcenie muzyczne. Jej książki, świat, który stworzyła, jest osadzony w takich realiach bardzo konkretnych. Wie, o czym pisze, wie, na czym polega służba wojskowa i potrafi to oddać w swojej książce. Świat, w którym żyje Paksynarion, to takie, możemy powiedzieć, że średniowiecze, w którym żyją feudalni panowie i chłopi pańszczyźniani, bez żadnych, pozbawieni całkowicie praw. Najlepiej ten świat charakteryzuje ten urywek, który przeczytam. Moi pierwsi dwaj synowie zmarli z gorączki. Pan odmówił nam prawa zebrania ziół w lesie. Moja żona straciła dwoje dzieci, jedno z głodu, a drugie z gorączki. Najstarszą córkę zgwałcili i zabili jej męża. Dziecko zmarło nienarodzone.
Najmłodszego syna pobili, ale przeżył. Drugą córkę podrubowali i złapali jej ramię. Nie wiem, czy jeszcze żyje. Co do dzieci brata, które przyjął on do siebie, oboje nie żyją, zabici przez chciwość pana. A to tylko dzieci. Straciłem przyjaciół, rodziców, brata. Zapytajcie samych siebie, skoro mogli zabrać jedno dziecko, czy na tym poprzestaną. Czy posłuszeństwo i uległość przyniosą wam spokój i wystarczającą ilość jedzenia? Czy to kiedykolwiek działało? Możecie siedzieć i pozwolić im zabierać was po kolei, albo postanowić walczyć. I bohater tej książki, Girt, postanawia walczyć i zmienić ten świat. Świat, w którym chłop nie ma żadnych praw, w którym jest własnością pana. Jest to świat na poły, jest to książka typu fantasy, więc ten świat to nie jest nasza ziemia, tylko świat, w którym działa magia, w którym panowie są potomkami przybyłych z dawnych krain bogów. Ale jest bardzo realistycznie przedstawiony, ze wszystkimi szczegółami historycznymi, z pewnymi odniesieniami do dziejów ziemi i do czasów średniowiecza. Cykl Paxenarion składa się z trzech części. Część pierwsza to czyny Paxenarion, w skład której wchodzi trzy tomy. Córka owczarza, podzielona wierność i przysięga złota. Część druga, którą zaczyna dziedzictwo Girda, to książka, którą mam w tej chwili. Drugi tom jeszcze nie został wydany. A trzecia część, dziedzictwo Palatynów, dopiero jest w trakcie pisania. Polecam tą książkę wszystkim, którzy lubią fantastykę, ale nie tylko. Którzy lubią powieści na poły historyczne. Pozostając już w nurcie historycznym, chciałam przedstawić tym razem nie cykl, tylko książkę Kathleen Kent, Córka heretyczki. Kathleen Kent jest w 10. pokoleniu prawnuczką jednej z osądzonych w Salem kobiet, które zostały uznane za czarownice i powieszone. Książka jest osadzona w realiach też w latach na przełomie XVI-XVII wieku w Ameryce, w miasteczku Salem, które znane jest do tej pory jako miejsce, w którym odbywały się procesy czarownic, i przedstawia losy Marty Carrier, kobiety, która wyprzedzała swoje czasy i która nie ugięła się podczas procesu i do końca wyznawała wartości, w które wierzyła. Marta Carrier pisała pamiętnik. I ten pamiętnik został przekazywany przez pokolenia jej potomkom. I został Kent Kathleen na podstawie tych opowieści rodzinnych i pamiętnika napisała powieść Córka heretyczki. Powieść jest pełna takich scen realistycznych, napisana ciekawym językiem. Nie jest to powieść, którą się czyta lekko, łatwo i przyjemnie, bo tematyka jest dosyć ponura i czasy dosyć ponure. Czasy polowań na czarownice, walk z Indianami, bo wszystko dzieje się w 1630 roku. W każdym razie polecam także tą książkę. I pozostając jeszcze, chciałabym jeszcze polecić książkę Tadeusza Chrzanowskiego, Kresy, czyli obszary tęsknot. Nie jest to literatura piękna, powieść, jest to książka popularno-naukowa. Tadeusz Chrzanowski był historykiem sztuki, wykładowcą, eseistą, pisał poezję. W każdym razie książka, którą napisał, opisuje Kresy, które... Urodził się na Kresach Wschodnich, uczył się we Lwowie, później przez całe swoje dorosłe życie mieszkał w Krakowie. Ale Kresy jak na zawsze zapisały się w jego pamięci. I o tych właśnie Kresach pisze. Nie osądza ludzi, którzy historii, dlaczego tak, a dlaczego nie, dlaczego trafiły w te ręce czy w inne.
Po prostu piszę o tym, co tam było, o zabytkach, o ludziach, o historii. Przedstawiają w sposób bardzo ciekawy. Nie jest to książka beletrystyczna, ale przekazana historia kresów w sposób językiem jasnym, nie takim naukowym, dla każdego do poczytania. Dziękuję bardzo. Zapraszam do biblioteki i do czytania książek.